Fizyka, matura, maj 2023, poziom rozszerzony. Zadanie numer 7. Proton porusza się w próżni w polu magnetycznym po torze, który składał się z półokręgów AF, FB i tak dalej, i tak dalej. Na każdym z tych półokręgów wektor indukcji magnetycznej był prostopadły do płaszczyzny ruchu protonu i miał stałą wartość, ale dla różnych półokręgów wartości te były różne i wynosiły odpowiednio B, A, F, B, F, B i tak dalej. W chwili początkowej proton znajdował się w punkcie A i miał prędkość prostopadłą do wektora indukcji magnetycznej. Dalej proton poruszał się po opisanym torze i po pewnym czasie uderzył w tarczę znajdującą się w punkcie D, tutaj. Wartość wektora indukcji magnetycznej na półokręgu AF wynosiła 0,2 tesli, a długości odcinków tutaj na rysunku A, B, C, D i tak dalej, wszystkie są sobie równe i odległość AD jest równa 1 metr. Polecenie pierwsze. Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Prawda, fałsz. Zdanie pierwsze. Wektor indukcji pola magnetycznego wzdłuż całego toru ruchu protonu ma zwrot przed płaszczyznę rysunku, to znaczy w stronę patrzącego. Żeby udzielić poprawnej odpowiedzi na to pytanie, to zerknijmy na kartę wzorów. Mamy tam pod magnetyzmem wzór na siłę Lorentza, na siłę magnetyczną i podane są trzy wektory. Trzy wektory wzajemnie do siebie prostopadłe. Indukcja magnetyczna, prędkość ładunku elektrycznego i siła Lorentza. One wszystkie są do siebie prostopadłe i spełniają regułę trzech palców lewej dłoni. Jeśli te trzy palce lewej dłoni ułożysz pod kątami prostymi do siebie i nie manipuluj już dalej palcami, tylko zmieniaj położenie całej dłoni. Te palce to F, kciuk siła, B indukcja wskazujący i środkowy V. Ułóż palce odpowiadające B oraz V, B i V, znajdziesz F. I na odwrót, jeśli chcesz znaleźć B, no to odpowiednio ułóż palec F, V i znajdziesz B. Ja tego nie będę robił, bo mi to nie wychodzi, dlatego że widzę szklane odbicie tego podczas nagrywania i palce mi się rozjeżdżają. Jeśli poprawnie ułożysz wszystkie trzy palce, to wektor indukcji będzie tak zwrócony, jak tu jest powiedziane. Pierwsze zdanie to prawda. Drugie zdanie. Wartość siły magnetycznej Lorentza działającej na proton jest stała na całej długości od punktu A do D, czyli indukcja magnetyczna na całej tej długości jest stała. A co tu autor powiedział? Wektor indukcji magnetycznej był prostopadły do płaszczyzny ruchu protonu i miał stałą wartość, ale dla różnych półokręgów wartości te były różne. W związku z tym zdanie to jest fałszywe. Czas ruchu protonu po każdym z półokręgów jest taki sam. Otóż siła Lorentza to QVB. Siła Lorentza to siła magnetyczna. Ładunek, który ma jakąś prędkość i wpada w pole magnetyczne, zachowuje tę prędkość, zachowuje wartość tej prędkości. Ona się nie zmienia. Zmienia się kierunek prędkości. Zatem czas ruchu protonu po każdym z półokręgów nie jest taki sam z tego powodu, że te półokręgi odpowiednio są krótsze i droga przebywana przez proton staje się coraz krótsza ze stałą taką samą prędkością. Zatem czasy przebywania tych dróg nie są oczywiście równe i zdanie to jest fałszywe. Polecenie 7.2. Wykaż, że wartość prędkości protonu w ruchu po każdym z półokręgów jest stała. Powołaj się na odpowiednie własności siły działającej na proton
oraz zasady dynamiki albo odpowiednie twierdzenie o energii kinetycznej. Najpierw objaśnimy to za pomocą sił działających w przypadku tego zadania. Mianowicie, korzystam ze wzoru na siłę Lorentza. Zniknął mi sinus. Dlaczego? Dlatego, że sinus alfa jest to kąt zawarty między tymi tutaj wektorami. Wszystkie te wektory są do siebie prostopadłe. Kąt jest równy 90 stopni. Sinus 90 stopni jest równy 1. A więc siła Lorentza jest równa... Siła Lorentza jest siłą dośrodkową. Przedstawiamy ją więc dwoma wzorami. Z jednej strony siła Lorentza QVB, a z drugiej strony siła dośrodkowa MV kwadrat przez R. Wyznaczam V. Zwróć uwagę na to, że wszystkie wielkości występujące pod pierwiastkiem są stałe. Zatem V jest również wielkością stałą, bo te wszystkie wielkości pod pierwiastkiem są constants. I drugie uzasadnienie, które można przedstawić. Mianowicie, siła Lorentza jest siłą dośrodkową. Siła dośrodkowa jest prostopadła do powierzchni, do fragmentu odcinka okręgu, w którym to miejscu znajduje się ładunek, w naszym przypadku proton. Zatem jeśli popatrzymy na przemieszczenie po okręgu protonu i siłę Lorentza, to wektor przemieszczenia i wektor siły Lorentza są do siebie prostopadłe. Zmiana energii kinetycznej, jakiej by doznawał proton, byłaby równa pracy wykonanej przez siłę działającą na ten proton. I piszemy wzór na pracę. Siła razy przemieszczenie razy kosinus kąta alfa. Ale jak powiedziałem, siła i przemieszczenie są do siebie wzajemnie prostopadłe. Kosinus 90 stopni jest równy 0. Z tego wynika, że zmiana energii, przyrost energii kinetycznej jest równy 0, czyli energia kinetyczna mv kwadrat przez 2 nie może się zmieniać. I polecenie 7.3. Oblicz wartość BCD, czyli wektora indukcji pola magnetycznego działającego na proton, gdy poruszał się on po półokręgu CD. Zapisz obliczenia. Wartość prędkości poruszającego się po torze AFBECD była stała. Skorzystamy ze wzoru na siłę Lorentza i wzoru na siłę dośrodkową. Proponuję znaleźć stosunek sił Lorentza wtedy, gdy indukcja pola magnetycznego była BCD, a więc dla okręgu CD, oraz gdy indukcja była dla okręgu półokręgu AF. I stosunek sił dośrodkowych wówczas działających RCD, promień półokręgu CD, a AF, promień półokręgu AF. Uprościłem QV z lewej strony, z prawej strony MV kwadrat, otrzymuję taką proporcję, z której wyznaczam poszukiwane BCD. Zwróć uwagę na to, że mamy podaną wartość BAF, ale nie znamy tych promieni. No ale mamy tu jeszcze informację, że wszystkie odległości na rysunku A, B, C, D i tak dalej są sobie równe, a odległość A, D jest równa 1 metr. A, D jest równe 1, 2, 3, 4 jednostki. To jest 1 metr. Czyli jak podzielę przez 4, będę miał długość jednej jednostki. 1/4 metra. Z rysunku znajduję R, A, F, czyli promień dla półokręgu A, F. On jest równy 1, 2, 3 jednostki. 3 razy RAD, czyli 1 metr podzielić przez 4, 75 setnych metra. Dalej z rysunku znajduje RCD. RCD to jest tylko jedna jednostka, więc jest tyle, zamieniam na metry, 25 centymetrów. Mając znalezione promienie, idę tu, wstawiam wartości i co otrzymuję?
otrzymuję po podzieleniu 3 razy 0,2 wartość poszukiwanej indukcji pola magnetycznego to 0,6 tesli.